so many pieces all back together now. What's your vision? Pogrzeb Zuzanny Apickiej-Olbrychskiej. ZDJA. Zuzanna Apicka-Olbrychska była znana dziennikarki pisark. Prywatnie była córka aktora Andrzeja Apickiego, a tak kreska e byb kreska on Daniela Olbrychskiego. W 2016 roku Apicka lekarze wykryli u niej chorób nowotworów. Przeżba chemioterapii oraz radioterapii. Zmarła 21 grudnia 2018 roku. Miała 64 lata. O jej śmierci poinformowała na swoim profilu na Facebooku, rekreska Lyser Andrzej Saramonowicz. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 stycznia 2019 roku o godzinie 13 w kościele w. Karola Boromeusza. Dziennikarka spocznie w grobowcu rodzinnym na Starych Powskach w Warszawie. Oprócz najbliższej rodziny i przyjaciół, na pogrzeb przybyli tak kreska e między innymi Daniel Olbrychski z kreska on Krystyn, Maja Komorowska, Robert Kozyra, Krzysztof Materna, Andrzej Strzelecki z kreska on Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski z kreska on Marii Winiarsk, Janusz Stokbosa, Jerzy Radziwibowicz, Katarzyna Kwiatkowska, Marta Kuligowska, Paweł Pawlikowski.